Słuchawki bezprzewodowe FreeBuds 4, czyli kolejne rozwiązanie Huawei wykonane w technologii Open Ear. Sprawdzam, czy są to słuchawki godne Waszej uwagi i co tak naprawdę wyróżnia je na tle konkurencji oraz jak prezentują się one na tle innych FreeBudsów od tego producenta i czy ostatecznie warto je kupić. Wykonanie Open Ear, czyli nie ma tutaj żadnych gumek, a słuchawki mogą być zauważalnie lżejsze. 4,1 g w przypadku właśnie tego modelu. Tak się składa, że mam ze sobą poprzednika, czyli konstrukcję Huawei FreeBuds 3, no i mam FreeBuds 4. W bezpośrednim porównaniu FreeBuds 4, tą część, którą wkładamy do ucha, mają nieco mniejszą. No i oczywiście przez to, że to wszystko się zmniejszyło, polepszyła się nieco ergonomia. FreeBuds 4 lepiej wchodzą do ucha, a ta część odstająca mocniej trzyma się przy uchu, wykorzystuje lepiej wcięcie międzyskrawkowe, które mamy w naszym pięknym uchu, no i w związku z tym te słuchawki lepiej leżą, ja czułem się z nimi bezpieczniej, mogłem z nimi bez problemu podskakiwać, nawet wykonywać jakąś aktywność fizyczną, zwłaszcza, że mamy tutaj wodoodporność w standardzie IPX4. No i po prostu wydaje mi się, że jest to nieco lepsze. Drugą lepszą rzeczą w stosunku do poprzednika, którą znajdziemy w FreeBuds 4, to lepszy panel dotykowy, bardziej precyzyjny, wydaje się, że można zrobić nim więcej. Zresztą otrzymujemy dodatkowy gest, który za pomocą przesuwania w górę i w dół pozwala nam wyregulować głośność i dostajemy lekki sygnał dźwiękowy, że ta głośność jest zmieniana, więc wszystko jest całkiem precyzyjne. Kończąc jeszcze temat nawiązań do poprzednika, nieco lepiej wyjmuje się teraz te słuchawki. Wydaje mi się, że jest to łatwiejsze i że niekoniecznie trzeba angażować dwa palce, aby to zrobić. Choć oczywiście producent w tutorialu, który jest dodany do aplikacji, sugeruje, by wykorzystać dwa. Ja za to kciukiem bez problemu radziłem sobie z wyjmowaniem tych słuchawek. Co do ergonomii, nie odczuwałem jakiejś nieprzyjemności związanej z wielogodzinnym słuchaniem. Jest to ogromnym plusem. Oczywiście po dłuższym czasie polecam każdemu wyjąć słuchawki i dać uchu odpocząć, bo nie jest to naturalna sytuacja dla ucha, żeby mieć coś tam włożone. Natomiast FreeBuds 4 naprawdę nie męczą. Nie ma też tutaj żadnej gumki ani wkładki, która czasem może powodować, że ucho bardziej się poci, no i też powoduje różnicę w ciśnieniu. Tak czy inaczej, w przypadku FreeBudsów 4 można być całkowicie zadowolonym z tego, jak to urządzenie leży w uszach, a przynajmniej jak leżało w moich, no bo oczywiście nie mogę sobie tak opożyczyć czyichś uszu. W stosunku do konkurencji wszelakiej wyróżnia się także etui. Jest ono nieco dłuższe, ale przez to też nieco cieńsze niż u konkurencji, a w związku z tym łatwiej będzie wsadzić je do kieszeni spodni. Jest to też etui, które dość łatwo otwiera się jednym palcem. Jednym palcem też da się wyjąć słuchawkę, potem złapać je drugą ręką, no i wtedy wydaje się naprawdę ergonomicznie sensowne. Pewnie jesteście zmęczeni całą tą ergonomią, porozmawiajmy w końcu o jakości dźwięku. Nie no, możecie być zmęczeni, oczywiście, czasem gadam trochę za dużo. Jednak jakby nie patrzeć, ergonomia ma tutaj znaczenie, bo mówimy o słuchawkach Open Ear, czyli tak naprawdę rozwiązanie, które nie wchodzi nam bardzo głęboko do naszych kanałów, w związku z czym musi się trochę bardziej postarać, aby jakość tego dźwięku była wysoka. No i tutaj wchodzi technologia Adaptive Ear Matching, która analizuje to, jak naprawdę te słuchawki leżą w naszych uszach. No bo mogą one leżeć bardziej na małżowinie, mogą leżeć bardziej na policzku, a mogą one leżeć, jakbyśmy byli biznesmenem i mieli słuchawkę Bluetooth. No, w zależności od tego, jak ta słuchawka będzie ułożona, ten dźwięk nieco będzie zmieniał swoje parametry. Mikrofony też będą nieco inaczej pracować w przypadku redukcji szumów. Mówię nieco, no bo umówmy się, jest to kompaktowe urządzenie i raczej tak wiele tutaj nie da się zrobić, natomiast mamy tutaj system mikrofonów, który pozwala rzeczywiście wyczarować całkiem sensowną, aktywną redukcję szumów. I wiem, tutaj ponownie chcecie mnie powiesić, bo mówię o aktywnej redukcji szumów w słuchawkach w technologii Open Ear. Ale naprawdę, da się osiągnąć aktywną redukcję szumów na takim poziomie, żeby była ona wystarczająca do codziennych zastosowań, takich jak na przykład roboty budowlane, które odbywają się za oknem kamienicy. No bo gdzieś tam oczywiście pracownicy sobie gadają, czasem o mądrzejszych, czasem o trochę głupszych rzeczach. Niekoniecznie chcemy tego słuchać, gdy piszemy artykuł, a raczej gdy ja piszę artykuł. Nie chciałem tego słuchać, więc włączyłem aktywną redukcję szumów. Z poziomu aplikacji AI Life mogłem sobie wybrać albo parametr komfortowej aktywnej redukcji szumów, wtedy ona jest nieco słabsza, ale taka bardziej wygodna. No i ogólnej aktywnej redukcji szumów, kiedy zależy nam na dużym zwalczaniu wszelkich odgłosów otoczenia. Także, gdy miałem okazję jechać pociągiem, było całkiem wygodnie właśnie z tym rozwiązaniem i myślę, że ono sprawdza się jak na technologię Open Ear całkiem dobrze. Taka otwarta konstrukcja może mieć jeszcze jedną przewagę, nie wytwarza się różnica ciśnienia, która mogłaby męczyć ucho, a w związku z tym mogłaby sprawiać, że byłoby nam niewygodnie korzystać z aktywnej redukcji szumów przez dłuższy czas. Tutaj takiej sytuacji nie ma, bo to powietrze cały czas dochodzi z zewnątrz, oczywiście z jakimś tam dźwiękiem, natomiast pamiętajmy, że mówimy o kompaktowych urządzeniach. No to bez kozery. Jak jest z tą jakością
dźwięku. Całkiem dobrze i tutaj mówię Wam zupełnie szczerze, jeżeli chodzi o to, co jesteśmy w stanie osiągnąć w świecie bezprzewodowych słuchawek, Huawei FreeBuds 4 absolutnie nie mają się czego wstydzić. Jest tutaj całkiem dużo basu i ten bas jest dość donośny. Oczywiście nie wchodzi on tak mocno do uszu, jak w przypadku słuchawek z gumkami, natomiast wchodzi do uszu na tyle głośno, żebyśmy absolutnie nie żałowali, że wybraliśmy właśnie ten model. Jeżeli będziemy chcieli posłuchać wyższych tonów, radziłbym zdecydować się w aplikacji AI Live odznaczyć opcję, która posłuży właśnie do charakteryzowania tych wysokich tonów. Tam jest taki equalizer, on nie jest pełny, nie możemy przełączać sobie wszystkich parametrów, ale możemy sobie ustawić właśnie preferencje wysokich tonów albo preferencje basów. No to jeżeli chcemy słuchać wokali, no to raczej ustawmy sobie te preferencje wysokich tonów, bo scena w tym kierunku wydaje się być nieco węższa. Mówię nieco, bo nie jest to jakaś diametralna różnica. Myślę, że większość ludzi po prostu będzie cieszyła się z dobrej jakości muzyki. Zwłaszcza, że jeśli chodzi o przesyłanie dźwięku, to tutaj nie ma problemu, zasięg 10 metrów przez Bluetooth 5.2 jest utrzymany, a co więcej, możemy sparować dwa urządzenia i to działa bez problemu. Tak naprawdę przełączanie się jest błyskawiczne, bo po kliknięciu play na jednym telefonie możemy sobie tej muzyki słuchać, potem spauzujemy, uruchomimy sobie coś z komputera i tak naprawdę to opóźnienie jest nieduże, może być nieco większe, jeżeli mamy dwa urządzenia w różnych systemach operacyjnych. A co z mikrofonami? No, jeśli chodzi o rozmówców, to oni byli jak najbardziej zadowoleni. Często pytałem o to, jak właśnie brzmię przez telefon i nikt nie był rozczarowany. Zresztą nie wykrywali oni różnicy między telefonem a słuchawkami w uszach, więc to jest chyba największe zwycięstwo, jakie te słuchawki mogą osiągnąć. Mikrofon może być też ważną rzeczą w kontekście grania mobilnego, a te słuchawki, choć tak naprawdę nikt ich nie reklamuje praktycznie w ten sposób, mogą być do tego całkiem dobre. Oferują 90-milisekundowe opóźnienie. Jest to opóźnienie nieduże i dla większości osób będzie ono raczej nieodczuwalne. No, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o słuchawki bezprzewodowe, to jest to też naprawdę bardzo dobry wynik, bo spotkałem się ze znacznie gorszymi rozwiązaniami, a nawet jeśli nie gracie, to i tak będzie Wam się po prostu przyjemnie oglądało filmy na YouTube, na których mowa jest synchronizowana z tym, co dzieje się na ekranie. Krótko o wygodzie tych słuchawek, mamy aplikację Huawei AI Live dostępną w sklepie Huawei App Gallery. Możemy ją też znaleźć w sklepach Google Play oraz App Store. Jeśli słuchawki nie są sparowane, możemy je znaleźć za pomocą wykrywania urządzeń w pobliżu, możemy też zeskanować kod, ale akurat w moim przypadku po pierwszym sparowaniu jeszcze bez aplikacji i po uruchomieniu aplikacji okazało się, że one już tam były. A co możemy zobaczyć z poziomu tej aplikacji? No przede wszystkim stan baterii zarówno etui, jak i samych słuchawek. Możemy też właśnie skorzystać z tych trochę ograniczonych, ale jednak opcji equalizera. Możemy też zdecydować, jaki typ aktywnej redukcji szumów ma się uruchamiać po przytrzymaniu panelu dotykowego. No i możemy też zadecydować, co mają robić podwójne dotknięcia. Na lewej i na prawej słuchawce możemy sobie ustawić, że na przykład na lewej będziemy pauzować utwór, a na prawej podwójne dotknięcie będzie przełączało na następny. Jest tam także asystent głosowy. Można się tutaj trochę pobawić, by było to bardziej spersonalizowane. Oprócz tego aktywną redukcję szumów włączymy przytrzymując na lewej bądź prawej słuchawce nasz palec, a głośność wyregulujemy przesuwając w górę i w dół. Co do precyzji dotyku jestem zadowolony, jeśli zaś chodzi o samą aplikację, nie jest może ona najbardziej zaawansowana, ale z drugiej strony przez to nie przytłacza i faktycznie łatwo się połapać, co odpowiada za co, a to też jest ważne dla przynajmniej jakiejś tam części użytkowników. Ważny będzie też czas pracy na baterii. Huawei FreeBuds 4 są lekkimi słuchawkami, więc też nie spodziewajmy się jakichś rewelacyjnych czasów na jednym ładowaniu. Natomiast samo etui pozwala naładować te słuchawki pięciokrotnie. To jest dużo i to pozwala na nawet 20 godzin słuchania muzyki, przy założeniu, że wyłączymy aktywną redukcję szumów, bo czasy pojedynczego słuchania wyglądają mniej więcej tak, że 4 godziny i 10 minut udało mi się wycisnąć bez aktywnej redukcji szumów. Od 2 godzin 20 do 2 godzin 40 przy aktywnej redukcji szumów na jednym słuchaniu. Oczywiście nie musimy czekać do pełnego rozładowania słuchawek, by móc je naładować, ba nawet bym to rekomendował, bo same słuchawki ładują się dość szybko. W ciągu 10 minut odzyskujemy około 40-45% baterii, a to wystarcza na 1,5 do 2 godzin słuchania, w zależności czy z aktywną redukcją szumów, czy też bez. Jeśli chodzi o samo pełne naładowanie, no to potrzebujemy 35 minut. Myślę, że jest to całkiem zadowalający rezultat. Powiedziałem Wam chyba wszystko o tych słuchawkach, więc czas na nowy segment. Zamiast typowego outro. Dzień dobry. Dzisiaj Wasz ulubiony prezenter odpowie na pytanie, które słuchawki FreeBuds wybrać, a wybór to nie taki oczywisty, bo oprócz FreeBudsów 4 mamy także słuchawki FreeBuds Pro i FreeBuds 4i. Być może zacznijmy od wykonania, bo to w przypadku wszystkich modeli jest na bardzo wysokim poziomie, natomiast stylistycznie najbardziej podobają mi się słuchawki FreeBuds 4, ze względu na to, że nieco je odchudzono, ze względu na to, że lepiej pasują do uszu, no i po prostu prezentują się stylowo. FreeBudsy Pro są bardziej surowymi słuchawkami, natomiast FreeBudsy 4i prezentują się
się, powiedzmy, typowo, jeżeli chodzi o słuchawki bezprzewodowe. Dalej, przechodząc do czasów pracy na baterii, wszystkie słuchawki łącznie z etui pracują około 20 godzin, FreeBuds 4 i nieco mniej, natomiast różnica polega na tym, które słuchawki pracują najdłużej samodzielnie i w przypadku FreeBudsów 4 ten czas jest najkrótszy, natomiast w przypadku FreeBudsów 4 i najdłuższy, bo możemy pracować nawet 8-9 godzin na jednym ładowaniu, co jest bardzo dobrym rezultatem. W przypadku FreeBudsów Pro ten czas jest gdzieś po środku, 6-7 godzin na jednym ładowaniu, to także dobry rezultat. Jeśli chodzi o wrażenia muzyczne, Huawei FreeBuds Pro prezentują się naprawdę godnie. Mamy tutaj aktywną redukcję szumów, która działa w kilku trybach. Mamy także wysokiej jakości bas, no i mamy też tutaj całkiem dużą głośność. Podobnie zresztą jak w przypadku Huawei FreeBuds 4. Huawei FreeBuds 4 i są nieco słabszym modelem i faktycznie przez to, że też kosztują nieco mniej, godzimy się na pewne kompromisy związane właśnie z tym aspektem. Huawei FreeBuds 4 jako jedyne są konstrukcją Open Ear, a to oznacza całkiem sporą wygodę, zwłaszcza gdy mówimy o wkładaniu tych słuchawek w bardzo gorące dni. W przypadku FreeBudsów Pro i FreeBudsów 4i mamy do czynienia z gumkami, z wkładkami, które znajdujemy w tych słuchawkach, a które warto dopasować sobie do swojego rozmiaru. Choć Huawei FreeBuds Pro rzeczywiście są Pro, tak FreeBuds 4 wygrywają w kilku aspektach. Wydaje mi się, że lepiej prezentują się one podczas rozmów, a ponadto opóźnienie w grach jest zauważalnie niższe. Moja opinia jest następująca. Jeżeli szukacie słuchawek do wszystkiego, Huawei FreeBuds 4 spiszą się w tej roli znakomicie. Jeśli interesuje Was jakość odsłuchiwania dźwięku i przede wszystkim to, jakie są wrażenia muzyczne, Huawei FreeBuds Pro powinny spisać się najlepiej. A jeżeli chcecie kogoś obdarować słuchawkami, które będą długo działały na baterii i ta osoba nie będzie musiała się przejmować tym, kiedy ma je podłączyć do ładowania, Huawei FreeBuds 4 i mogą być najlepszym wyborem. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego segmentu i wracamy do studia. Zaprezentowałem Wam słuchawki Huawei FreeBuds 4 i powiedziałem, gdzie mniej więcej plasują się one w porównaniu do innych rozwiązań producenta, a teraz zapraszam Was do komentarzy, podzielcie się własnymi spostrzeżeniami, być może macie już te słuchawki, więc chętnie posłucham, jak Wam się z nich korzysta. Oczywiście zapraszam do komentowania tak samo, jak zapraszam do oglądania następnych materiałów. Cześć!